kontrolne po to są, żeby kontrolować i dobrze. Ja myślę, że nawet pan burmistrz Pietras też był wielokrotnie, będąc burmistrzem, kontrolowany. Wielu burmistrzów nawet chce, ja również kiedyś byłam burmistrzem i ja wiedziałam, że jeżeli przychodzi Najwyższa Izba Kontroli czy Regionalna Izba Obrachunkowa i kontroluje stan budżetu, czy kontroluje jakąś inwestycję prowadzoną w gminie, to ja mogę być wtedy spokojna, bo wiem doskonale, że jeżeli oni stwierdzą, że jest wszystko w porządku, a zastrzeżenia zawsze mogą być, bo tak jak w życiu, nie ma nigdy niczego, co jest idealne, ale jeżeli nie ma w tym raporcie, tak jak się zorientowałam, nie ma tu żadnych takich wniosków, które by pociągały do odpowiedzialności poprzedniej władzy Andrychowa. Więc wtedy jest czarno na białym i już wiadomo, że jest na tyle skontrolowana inwestycja, budżet, że można być spokojnym. Natomiast rzeczą ocenną oczywiście jest, i to już jest kwestia wyboru, i to jest właśnie prawo demokracji, że możemy zdecydować, czy chcemy budować basen, czy chcemy zdecydować, że, chcemy za te pieniądze budować na przykład kanalizację, czy chcemy budować szkołę, czy chcemy budować szpital. To jest decyzja rady. I tutaj, tak jak słusznie pan dyrektor mówił, ręce za wyborem podnoszą wszyscy radni. I albo przegłosowują, albo nie przegłosują. Więc tyle tylko mojej uwagi, takiego uważam, że trzeba też pamiętać, o czym zapomina wielu samorządowców, że rządzenie w gminie i samorząd jest kontynuacją. To nie jest tak, że po 4 latach przychodzi nowy burmistrz, zamyka wszystko to, co było do tej pory, wyrzeka się, mówi nie, teraz robimy rewolucję, ja robię wszystko od początku. Tak się nie da, proszę Państwa. Bo gmina i samorząd to nie jest ten burmistrz, to nie są ci radni. Gmina i samorząd to jesteśmy my wszyscy. I po to wybieramy te władze, żeby one nas reprezentowały i żeby tak rządziły, żeby jak największa ilość mieszkańców mogła z tego odnieść korzyści. Na tym to polega i na tym, tak jak pisze na swoim plakacie pan burmistrz Pietras, na tym ma ten rozwój gminy polegać, więc nie ma co się na demokrację obrażać. Są wybory, to jest właśnie święto programów, prezentacji kandydatów. Takich spotkań jak dzisiejsze powinno być w tym okresie jak najwięcej. Bo wszyscy mieszkańcy Andrychowa mają prawo poznać swoich kandydatów na radnych, na burmistrzów. Mają prawo im zadać pytanie. Ci kandydaci mają prawo polemizować, posprzeczać się nawet. A jeżeli z tego uda się wybrać i zbudować na następną kadencję dobry, sprawny samorząd gminy Andrychów, wybierzecie Państwo dobrego burmistrza, który ma pomysł, wie jak to wszystko realizować, umie słuchać ludzi. Wybierzecie radnych wojewódzkich i powiatowych, którzy będą przede wszystkim myśleli, jak wspólnie. To nic się, jeszcze nikt mądry się nie narodził taki, który sam coś zrobił. Trzeba budować drużynę, którzy będą potrafili i w powiecie, i w województwie zabiegać o sprawy Andrychowa. Ja jestem spokojna o to, że te kolejne 4 lata Andrychów dobrze wykorzysta. I myślę, że to chyba chciałabym na tym zakończyć, bo życząc oczywiście Państwu wszystkim, którzy ubiegacie się o te mandaty, dobrego wyboru. Życzę, żebyście Państwo te mandaty uzyskali. Życzę też Państwu, żebyście pracując w poszczególnych szczeblach samorządu, czy pełniąc funkcję burmistrza, nie zapomnieli o deklaracjach, które dzisiaj Państwo składacie i żebyście Państwo nie zapomnieli, że bycie samorządowcem, ja czasami tak słucham, jak występuje samorządowiec jakiś mówi, ja jestem apolitycznym samorządowcem. Nie ma apolitycznych samorządowców, proszę Państwa. Jak ktoś tak mówi, to tak naprawdę on jest takim samorządowcem, któremu wszystko jedno, jaka jest władza, po to tylko, żeby on się na tym stopniu utrzymał. Samorządowcom to jest pewna misja. Tą misją jest gmina, są mieszkańcy, dla których się pracuje. Ale też trzeba pamiętać, że budowanie pewnych wartości, zasad, tego, co my mówimy co pokazujemy w naszym programie, tego polskiego państwa, takiego, jak wszyscy chcielibyśmy, żeby było, zaczyna się właśnie tutaj w samorządzie. I życzę tym wszystkim z Państwa, którzy te mandaty zdobędziecie, żebyście również o tym
pamiętali i nie zapominali. My Was będziemy wspierać, na pewno.